W związku z tytułem programu zostaną teraz przedstawione trzy historie, które wydarzyły się w czasach współczesnych. Monika Kelsey jako małe dziecko została adoptowana przez chrześcijańską rodzinę i nic nie wiedziała o swoim prawdziwym pochodzeniu aż do wieku lat 37, kiedy to jej przybrani rodzice opowiedzieli jej prawdę. Do tego zaś czasu była już mężatką i miała trójkę dzieci. Zaś przedtem służyła w armii amerykańskiej jako medyk, a następnie była strażaczką, czyli jak widać miała naturalne usposobienie doniesienia pomocy innym, co następnie okazało się bardzo istotne w jej życiu. Od chwili zaś dowiedzenia się prawdy zaczęła dociekać, kim byli jej biologiczni rodzice. W wyniku czego udało jej się odnaleźć swoją biologiczną matkę, która opowiedziała jej następującą historię. Otóż jej matka miała 17 lat, kiedy to w 1972 roku została brutalnie pobita i zgwałcona, a następnie pozostawiona koło drogi, aby umrzeć. Przeżyła jednak i doprowadziła do zatrzymania i skazania jej gwałciciela. Sześć tygodni potem jednak okazało się, że jest w ciąży. Wtedy jej własna matka namówiła ją do aborcji. Niemniej, skoro stanęła przed lekarzem, zdecydowała jednak, iż nie zabije swojego dziecka, poczętego w wyniku brutalnego gwałtu. Wówczas jej rodzina, bojąc się opinii ludzkich, ukryła ją przed światem aż do czasu narodzenia się dziecka w kwietniu 1900 1973 roku. Nastąpiło to w odległym, małym szpitalu w Ohio, który opuściła dwie godziny po porodzie, pozostawiając tam urodzoną córeczkę. I to była właśnie Monika Kelsey. I co się wtedy stało, kiedy dorosła Monika dowiedziała się o tych początkach swojego życia? Otóż, podczas wakacji, które spędziła następnie w Republice Południowej Afryki, Zobaczyła przy jednym z kościołów w Cape Town okienko dla dzieci. To ją tak poruszyło, bowiem przypomniała sobie swoje początki życia, iż postanowiła po powrocie do USA i w rodzinnym stanie Indiana założyć organizację, która prowadziłaby pieczę nad okienkami życia dla dzieci. Tak też się mi stało, i w 2016 roku ta organizacja, powołana do życia przez Monikę, a nazwana bezpieczne niebo otworzyła pierwsze okienko życia, pozwalające młodym matkom, pozostającym w trudnej sytuacji, nie zabijać swoich dzieci, ale powierzyć je innym dobrym ludziom, którzy się nimi zajmą. W ten sposób zaś od wspomnianego 2016 roku ocalono już kilkadziesiąt małych istnień. I teraz trzeba sobie uświadomić, że tego całego dobra nie byłoby, gdyby kiedyś biologiczna matka Moniki Kelsey podjęła decyzję o zabiciu swojego dziecka. Następna historia. Żyć działa się w Kolumbii, w złej sławy mieście Medellin. Pewna 27-letnia dziewczyna została przez znajomych z pracy zaproszona na imprezę. Tam podano jej bez jej wiedzy Narkotyki, które ją odurzyły, a następnie zbiorowo ją zgwałcono i pobito. Gdy zaś okazało się, że w wyniku tego gwałtu jest w ciąży, nie znalazła też pomocy u najbliższych, z których jedni mówili, aby dokonała aborcji, inni zaś, aby urodziła dziecko i oddała je do adopcji lub po prostu sprzedała. Nie chciała się jednak zgodzić z żadną z tych proponowanych rzeczy. Wówczas jej rodzina zmusiła ją, aby poślubiła wdowca. Z czasem jednak ten człowiek stał się bardzo napastliwy. Dlatego postanowiła wysłać narodzone z gwałtu dziecko dla jego bezpieczeństwa na wychowanie do swoich rodziców, a jego dziadków. I tak mały Antonio wychowywał się u dziadków, którzy udawali przed nim, że są jego rodzicami. Gdy jednak chłopiec miał 10 lat, Cała sprawa się wydała, bowiem babcia chłopca kazała mu zadzwonić do dziadka, a następnie się zorientowała i kazała mu zadzwonić do ojca. Na co dziecko zapytało, iż jaki jego dziadek może być zarazem jego ojcem. Babcia zatem uznała, że dosyć tych kłamstw i wezwała jego biologiczną matkę, aby wyjaśniła chłopcu całą sprawę. Matka opowiedziała mu zatem wszystko bez ogródek, co dla dziesięciolatka było wielkim, szokiem. W tym stanie zatem poszedł on następnie do kościoła i zaczął tam krzyczeć do Pana Boga, dlaczego mu zrobił coś takiego. Na które to krzyki przyszedł ksiądz i powiedział chłopcu, że źle formułuje pytanie, bowiem nie powinien pytać dlaczego, ale po co. I zaczął mu tłumaczyć, że widocznie Pan Bóg ma dla niego jakiś ważny cel. Chłopak się uspokoił, zaufał temu księdzu i zaczął częściej uczęszczać do tamtego kościoła, z czasem zostając katechetą, a następnie wstąpił do seminarium, i w konsekwencji został księdzem, który był wysłany do pracy w Argentynie, gdzie stał się znanym obrońcą życia, pomagającym zagubionym młodym matkom i cierpliwie tłumaczącym im prawdę o świętości życia. I teraz trzeba sobie uświadomić, że tego człowieka i całego dobra wynikającego z jego działalności nie byłoby, gdyby kiedyś jego biologiczna matka podjęła decyzję o zabiciu swojego dziecka. Następna historia. Rzecz wydarzyła się w Ekwadorze. Dziewczyna miała 13 lat i pracowała jako pokojówka, chcąc pomóc finansowo swoim rodzicom. Którzy utrzymywali ośmioro swoich dzieci. Wszakże, jednego razu właściciel domu, w którym pracowała, zgwałcił ją, przez co zaszła w ciążę. Jej zaś najbliżsi posunęli się wówczas aż do tego, iż podali jej do wypicia jakieś złe mikstury poronne, i aby poroniła, bili ją jeszcze po brzuchu. Dziewczyna nie miała zatem znikąd pomocy. Niemniej, pomimo tak beznadziejnej sytuacji postanowiła bronić życia tego dziecka, które w sobie nosiła. Uciekła zatem od rodziny i żyła sama aż w 1961 roku urodziła chłopca, którego nazwała Luis Alfredo Leon. Potem zaś powróciła do rodzinnej miejscowości i żyła jako samotna matka. W końcu też jej gwałciciela ruszyło sumienie i uznał on narodzone dziecko za swoje. Oraz zaczął łożyć na utrzymanie jego oraz jego matki. Gdy zatem ten chłopak, poczęty w wyniku gwałtu, miał 18 lat, wstąpił do seminarium i po jakimś czasie został księdzem. Dopiero też wówczas jego matka opowiedziała mu historię jego przyjścia na świat. Wtedy, zszokowany opowieścią, zerwał wszystkie kontakty z biologicznym ojcem. Minęły lata. A jego biologiczny ojciec doszedł do wniosku, iż trzeba poszukać wybaczenia i pojednać się z poczętym przez gwałt synem. Skontaktował się zatem z nim i poprosił o spowiedź po 30 latach oddalenia od kościoła. Ksiądz Luis Alfredo Leon walczył wówczas wewnętrznie ze sobą, stawiając sobie pytanie: czy może wybaczyć człowiekowi, który tak haniebnie potraktował jego matkę, i jego samego. Ale w końcu doszedł do wniosku, iż powołaniem księdza jest przebaczenie. I wysłuchał odpowiedzi swego ojca. Na koniec mówiąc mu: Tato, teraz zasługujesz na niebo i życie wieczne. Nastąpiło pojednanie. A nie byłoby tego chwalebnego zakończenia, gdyby kiedyś matka przyszłego księdza. Podjęła decyzję o zabiciu swojego dziecka. Zatem na koniec powraca pytanie: jak Państwo teraz myślą, po zapoznaniu się z historiami tych trzech urodzonych osób? Czy dziecko poczęte z gwałtu nie ma prawa do życia?